Ja ukończyłam szkołę główną handlową na kierunku finanse i rachunkowość. Zajmowałam się początkowo, pracowałam na uczelni, zajmowałam się studentami, zarówno byłam nauczycielem akademickim, jak i pełnomocnikiem rektora do spraw przedsiębiorczości i pomagałam im w rozpoczynaniu działalności gospodarczej przede wszystkim oraz zajmowałam się nawiązywaniem relacji biznesu z nauką. Następnie założyłam swoją firmę zajmującą się nowymi technologiami, drukiem 3D, animację 3D. I tym zajmuję się do dzisiaj. Jaka była pani reakcja po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych? W moim przypadku akurat bardzo spokojna, bo nie wiem dlaczego, ale od początku spokojnie podchodziłam do tego, ponieważ wiem, że zarówno w całej Polsce, ale też w naszym okręgu przede wszystkim są osoby, które mają przekonania liberalne, gospodarcze, które są osobami świadomymi, wiedzą jak rynek jest kreowany. I wiedziałam, że tutaj na pewno znajdzie się spora grupa osób, jak widać bardzo spora, bo to było ponad 26 tysięcy osób w naszym okręgu, które zdecydowały się oddać głos na Nowoczesną, ponieważ głosimy akurat takie dosyć niepopularne postulaty w dzisiejszych czasach, nic nie obiecywaliśmy, ale jednak były osoby, które wiedziały, że to tak musi wyglądać, żeby coś się mogło naprawić w naszym kraju. Jak będą wyglądały pani najbliższe dni i tygodnie? To będzie okres szalony. Na pewno pracowity bardzo. Tak, to prawda, ponieważ my akurat byliśmy przygotowani wszyscy na to, że uda nam się wejść jakąś grupą do Sejmu, więc nie mamy w tym momencie żadnej nerwówki polegającej na tym, że musimy budować wszystko od początku. Nasze struktury są dobrze zorganizowane, więc ja tutaj o to się nie boję, ale będzie na pewno mnóstwo pracy, ponieważ my chcemy już jak najszybciej składać pierwszy projekt ustawy, więc faktycznie taką pracę zaczynamy już od początku. Już zaczęliśmy właściwie wczoraj na pierwszym spotkaniu nieformalnym klubu parlamentarnego. Zaskoczył panią wygląd nowego Sejmu? Trochę tak. Powiem szczerze, że akurat w przypadku ugrupowania Kukiz 15 myślałam, że będzie trochę słabszy ten wynik, ponieważ pomiędzy wyborami prezydenckimi a wyborami parlamentarnymi niewiele się działo albo działy się dziwne, ciekawe rzeczy. Udało im się zdobyć jednak ten wysoki wynik. Zobaczymy, co będą w stanie pokazać dalej. PiS, akurat wynik PiS-u w ogóle mnie nie zaskoczył. Jedynym zaskoczeniem był wysoki wynik Platformy Obywatelskiej. Nowoczesna bardzo dużo mówi o gospodarce, bardzo mało mówi o poglądach obyczajowych, moralnych. Jaki jest pani światopogląd obyczajowy ogólnie? Liberalny, konserwatywny? Jak to u pani wygląda? Mój akurat światopogląd jest liberalny, natomiast na listach były osoby o bardzo konserwatywnym światopoglądzie, bo my wiemy, że w tym momencie trzeba się zająć gospodarką. Bardzo łatwo jest się wybić właśnie na światopoglądzie, na trzymaniu stanowiska jakiegoś bardzo radykalnego w jednym temacie, tylko pytanie, co dalej, co z tym dalej, bo jeżeli się dostajemy do Sejmu i chcemy przez 4 lata zajmować się sprawami państwa, to nie można tego opierać tylko o jeden temat światopoglądowy. W związku z czym my akurat chcemy zajmować się gospodarką przede wszystkim, na tym się skupiamy i dlatego nie ograniczaliśmy się do określonego światopoglądu, jeśli chodzi o naszych kandydatów i obecnie posłów. Jakimi dziedzinami życia szczególnie chciałaby się pani zająć w nowym Sejmie? Tymi, które są mi najbliższe, czyli gospodarką, jestem przedsiębiorcą, tak jak mówiłam, finansistą z wykształcenia. Organizacje pozarządowe, w których działam od zawsze, praktycznie od 20 lat, jak wstąpiłam do harcerstwa, są dla mnie też bardzo ważne. I nauka, ale nauka, dla mnie ważnym tematem jest właśnie ta współpraca nauki z biznesem, zwłaszcza u nas w naszym regionie, w naszym okręgu wyborczym. Gliwice są miastem, które ma silne ośrodki akademickie, naukowe i mnóstwo firm, i całą strefę ekonomiczną. I ta współpraca moim zdaniem jest rzeczą podstawową i trzeba o to zadbać. Jakie kwestie jeszcze chciałaby pani poruszyć w kontekście Gliwic? Przede wszystkim przedsiębiorczość, która jest mi najbliższa, czyli pomoc w rozpoczynaniu działalności gospodarczej młodym ludziom, ale nie tylko młodym ludziom, natomiast ci młodzi ludzie są dla nas też kwestią najważniejszą. Ja uważam, że Gliwice są doskonałym przykładem, na którym można by wzorować wiele innych miast, a nawet cały kraj. I chciałabym, żeby państwo funkcjonowało tak, jak funkcjonują w tym momencie Gliwice.